życie takie pendrive z Chin, które mają 512 GB pojemności, a kosztują przy tym 40 zł? Tak, te pendrive to generalnie jedno wielkie oszustwo, i tak naprawdę nie mają one zupełnie takiej pojemności. Jest to po prostu bardzo prymitywny trik, który ma oszukiwać Windows'a i wmawiać mu, że taki pendrive ma tak niesamowitą pojemność, i w rzeczywistości, kiedy zaczniemy na niego zapisywać dane, dane po prostu znikają. Co w przypadku, gdybyśmy potrzebowali czegoś faktycznie rozmiarów pendrive'a? Czegoś tak małego, co posiada pojemność powiedzmy 512 giga. Tak więc w dzisiejszym odcinku powiedzmy, że zbudujemy własnego pendrive'a, który będzie miał pojemność 512 giga. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Jeszcze nie tak dawno temu, jeżeli chodziło o kwestie przenoszenia danych, do wyboru mieliśmy zaledwie kilka opcji. Mogliśmy skorzystać z telefonu. Mogliśmy skorzystać z karty pamięci, mogliśmy skorzystać z pendrive'a, albo mogliśmy skorzystać z dysku przenośnego. Otóż tak się składa, że od niedawna pojawiła się kolejna opcja, z której ja nie zdawałem sobie w ogóle sprawy. Jakiś czas temu termis, z którym nagrywam podcasty, by the way, zapraszam, jeżeli ktoś z Was ma ochotę posłuchać troszeczkę bardziej technicznych rzeczy, zarzucił mi taki temat, że co gdyby spróbować zbudować własnego pendrive'a, powiedzmy 512 GB, przykładowo jeżeli wykorzystamy do tego dysk M2, no bo jakby patrzeć cenowo, takie prawdziwe pendrive'y 512 GB, no ceny zaczynają się powiedzmy od 480 zł. Natomiast dysk 512 GB M2. Możemy kupić już za 260 zł, a ma on przy tym o wiele większe transfery. No i powiecie, no dobra, wszystko fajnie, ale przecież taki dysk jest o wiele większy. Czyżby? Tutaj mamy egzemplarz dysku Transcend, który został mi wypożyczony. I jak przyjrzycie się, jest on rozmiarów dokładnie jak pendrive. I to robi wrażenie. No powiedzcie, no dobra, okej, okay, dysk jest powiedzmy tani. Oczywiście taka kieszeń nie jest za darmo. I jeżeli chcemy mieć dobre transfery z dysku, no to taka kieszeń kosztuje około 130 zł. Jeżeli to wszystko sobie sumujemy, to wychodzi nam jakieś 390 zł za przenośny dysk M2. Który jest wielkości pendrive'a, dodatkowo dochodzą nam inne benefity, takie jak na przykład. Jeżeli pewnego dnia stwierdzimy, że nie chcemy już mieć dysku przenośnego, możemy sobie wyciągnąć ten dysk i wstawić go do naszego pc i postawić normalnie na nim system operacyjny. Kieszeń również została mi wypożyczona przez firmę Transcend. No i jak widzimy mamy tutaj do dyspozycji dwa warianty. Ja akurat mam ten większy, który jest troszeczkę bardziej zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o rozmiary dysków, ponieważ możemy tutaj zamontować aż trzy rozmiary dysków M2. Natomiast warto odnotować również to, że jest wariant, który obsługuje tylko te najmniejsze dyski i on jest rzeczywiście rozmiarów pendrive'a. Montowanie takiego dysku do kieszeni to nie jest nic skomplikowanego. Dodatkowo w zestawie mamy wszystko co potrzebne: śrubki oraz nawet śrubokręt. No jest to dziecinne, proste i cały proces zajmuje około 5 minut. Po zamontowaniu dysku, no wystarczy po prostu podłączyć go do komputera i sformatować. To akurat nie jest wielkim problemem. I powiem Wam, to jest niesamowicie uderzające, jak szybki taki dysk potrafi być, ponieważ jeżeli mamy przykładowo filmik, który waży 2 GB, no to on na taki dysk przerzuca się dosłownie kilka sekund. Również tutaj możecie zauważyć benchmarki, i ten benchmark pokazuje nam, że bezpośrednio z tego dysku twardego moglibyśmy edytować filmy 4K, nawet. W rawach. To są naprawdę ogromne pliki i ciężko się na nich pracuje, a za pomocą takiego przenośnego dysku bylibyśmy w stanie bez problemu edytować takie filmy. Oczywiście możliwości nie kończą się tutaj, ponieważ z takiego dysku moglibyśmy sobie nawet bez problemu uruchamiać system operacyjny, jeżeli byśmy mieli tam Linuxa, albo moglibyśmy tam trzymać swoją bibliotekę gier. Osobiście, ja bardzo mocno się zastanawiam nad tym i bardzo ostrzę sobie zęby na to, aż dyski M2 jeszcze troszeczkę stanieją, i na pewno wtedy wyposażę się w coś podobnego, i będę tam trzymał swoją bibliotekę gier, którą mam do testów, gdy robię wam jakieś tam nie wiem, recenzje i, i tak dalej, bo nie ukrywam. Nie ukrywam, że oczywiście takie dyski też są szybsze niż takie przeciętne pendrive na USB 3.0, jednakże czas losowego dostępu do pliku no, jest dość spory. No i to tak fajnie nie działa, po prostu gry ładują się długo i z takimi dyskami też jest upierdłe to, że musimy obchodzić się z nimi jak z jajkiem, ponieważ gdy nam upadnie, no, to jest bardzo duża szansa, że taki dysk twardy pójdzie do śmieci, przez to że są w nim mechaniczne części. Oczywiście również całkiem spoką opcją jest wsadzenie do takiej kieszeni normalnego dysku SSD. No jednakże to wszystko nie wychodzi wiele taniej, a... Same dyski są w cenach bardzo przybliżonych. Jeżeli mamy dyski na SATA, no to mają one troszeczkę gorsze transfery. Może kieszenie są troszeczkę tańsze, więc no koniec końców, może udałoby się przeoszczędzić na tym z jakichś 60-70 zł. Mam nadzieję, że taka inspiracja się Wam spodobała. Ja byłem bardzo ciekawy, jak takie coś sprawdza się w praktyce. No i szczerze mówiąc. Dziwiło mnie to, że tak mało ludzi wpada na to, że faktycznie można używać dyski M2 jako dyski przenośne, i nie musimy trzymać się takich sporych kostek, albo. Trafiłem w końcu, albo, albo takich pendrive'ów. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach i materiałach. Na razie BIOS.